Siema, witam Was wszystkich w kolejnym filmie na kanale Polish Fitness League. Dzisiaj, tak jak zapowiadałem na fejsie, odpowiedź na film prezesa Pawła Groma. Mianowicie chodzi mi o jego ostatni materiał związany z przetrenowaniem. Paweł w tym filmie, jeżeli go nie widzieliście, no to zapraszam na kanał Kulturystyki 100 Pro. Paweł w tym filmie mówił właśnie o tym, że przetrenowanie istnieje i że osoby, które mówią, że nie istnieje, to tak naprawdę osoby, które są na sterydach i one wtedy nie kłamią, bo jak jest się na sterydach, to faktycznie nie ma czegoś takiego jak przetrenowanie. No i teraz ja stwierdziłem, że chciałbym się wypowiedzieć na ten temat, ponieważ Paweł poruszył tam kwestię tego, że trenowanie na przykład 6 razy w tygodniu nie jest tak efektywne jak trenowanie powiedzmy 4 razy czy 5 razy w tygodniu, jeżeli jesteśmy osobą naturalną. No i ja po prostu w tym momencie się z nim nie zgadzam. Jak w wielu kwestiach mamy bardzo podobne opinie i bardzo dużo zawdzięczam prezesowi, chociażby to, że ten kanał w ogóle jeszcze istnieje. Ale w tej kwestii się z Pawłem nie zgadzam. Dlaczego? Dlatego, że sam trenuję mniej więcej, teraz trenowałem cały czas 6 razy w tygodniu. Teraz będę trenował 3 dni pod rząd, później dzień przerwy i znowu 3 dni pod rząd i dzień przerwy i tak w kółko. Więc można powiedzieć, że też 6 dni w tygodniu. I ja osobiście uważam i widzę po sobie, że trenowanie każdej partii 2 razy w tygodniu daje dużo lepsze rezultaty niż trenowanie raz w tygodniu pod jednym warunkiem. Pod takim warunkiem, że jest to trening dostosowany do właśnie takiego trybu ćwiczeń, bo jeżeli będziecie ćwiczyć na przykład systemami Doriana Yatesa i zmasakrujecie swoje nogi, to te nogi będą do siebie dochodziły przez czasami nawet 2 tygodnie. I jeżeli wolicie takie metody, proszę bardzo. Ale ja osobiście, jeżeli chodzi o moją osobę, widzę dużo lepsze rezultaty i dużo lepiej się czuję, jak trenuję każdą partię 2 razy w tygodniu. I tylko żeby taki trening miał sens, to muszą być spełnione pewne faktory. Faktor numer 1 to jest taki, że musicie mieć odpowiednią dietę. Numer 2 jest taki, że musicie mieć odpowiednią regenerację. I nie mówię tutaj o tym, że nie wiem, pójdziecie sobie na basen czy poleżycie na kanapie, tylko mówię głównie o śnie. Musicie spać minimum 7 albo nawet 8 czy 9 godzin na dobę, co dla wielu osób jest rzeczą niepojętą, bo wiem, że dużo osób śpi na przykład 5 godzin, 4 godziny, czy góra 6. A ja, najlepszy przykład dzisiaj, wiedziałem, że będę miał dzisiaj bardzo ciężki trening pleców i barków, który zajął mi praktycznie 2 godziny. I wiedziałem, że ten trening będzie, więc co zrobiłem wczoraj? Zjadłem kolację po godzinie 9, parę minut po 9 i od razu poszedłem spać. Nie siedziałem przed kompem czy przed telewizorem, tylko poszedłem w kimę jak najszybciej, bo wiedziałem, że dzisiaj rano będę musiał zapierdzielać i chciałem być mega, mega, mega wypoczęty. I wstałem o godzinie 6 rano i dzięki temu spałem ile? 9 godzin prawie. I właśnie to są rzeczy, o których nie możecie zapominać, jeżeli chcecie trenować 2 razy w tygodniu. I wtedy się zgadzam, że nie ma czegoś takiego jak przetrenowanie. Jeżeli wasz trening jest rozpisany w taki sposób, że dajecie czadu, ale nie zabijacie, że tak powiem, tych mięśni, tylko dajecie im bardzo mocny impuls, to tak naprawdę wasze mięśnie regenerują się po około maksymalnie 72 godzinach. Były nawet badania na ten temat przeprowadzane i później cały ten czas, kiedy wyczekacie do następnego treningu, na przykład tydzień, jest tak naprawdę marnotrawiony, bo ten mięsień już jest zregenerowany i nic więcej się z nim nie dzieje, tak? Ja nie mówię, że to jest źle, bo oczywiście wiele osób ćwiczy raz w tygodniu i ma rewelacyjne rezultaty, ale uważam, że jeżeli ktoś trzyma michę na 100%, trzyma wszystko na 100%, to 2 razy w tygodniu, trening 2 razy w tygodniu jest dużo lepszy. I oczywiście nie jest to trening dla każdego, bo jeżeli macie ciężką pracę fizyczną, czyli pracę, w której siedzicie 12 godzin, nawet w hipermarkecie na kasie i jesteście wyjałowieni totalnie,
to oczywiście, że wtedy lepiej ćwiczyć rzadziej, bo wysiłek w ciągu dnia jest taki, że nie pozwala Wam właśnie na odpowiednią regenerację. Ale jeżeli ktoś ma taką pracę, że powiedzmy siedzi sobie za biurkiem na spokojnie, albo jeździ samochodem też bez żadnych większych stresów, czy powiedzmy pracuje na siłowni z klientami, to nie mówcie mi, że on tak zapierdziela, że się przetrenuje, jeżeli trzyma michę i jeżeli ma odpowiednią regenerację. Dzisiaj mamy piątek, większość z Was pewno pójdzie na imprezę, nawali się za przeproszeniem, nikomu to nie uwłaszczam oczywiście. Jutro wstanie o godzinie 11, czy 12, czy 13, totalnie zmęczony. Będziecie dochodzić do siebie powiedzmy, nie wiem, cały dzień, tak? W sobotę znowu pójdziecie na imprezę. W niedzielę będziecie dochodzić do siebie po tych dwóch dniach imprezowania. W poniedziałek pójdziecie zmęczeni do roboty. Oczywiście, jeżeli ktoś prowadzi taki tryb życia, to jasne, że istnieje przetrenowanie. Ale jeżeli ktoś tak jak ja ma w dupie wychodzenie w piątek na imprezę, tylko idzie w kimę, bo rano trzeba wstać, wstanie rano, zrobi sobie szybko trening cardio, który notabene chcę Wam pokazać, jak można łatwo zrobić w domu interwał bez większego problemu. I później na przykład na zajęcia na uczelnię, tak jak ja, wróci do domu, będzie trzymał michę taką samą jak zawsze przez cały tydzień i później w sobotę spotka się na przykład ze znajomymi, ale o godzinie 21, góra 22 jest w domu, bo ma w dupie imprezowanie, bo woli się wyspać i w niedzielę pójdzie na przykład na trening, to nie mówcie mi, że istnieje przetrenowanie, bo kurwa nie istnieje. Jeżeli trzymacie wszystko na 100%, to nie ma czegoś takiego jak przetrenowanie. Ale właśnie muszą być spełnione te faktory, o których Wam wcześniej mówiłem. I jeszcze jedna rzecz. Według mnie trenowanie dwa razy w tygodniu jest mega rozwiązaniem dla osób właśnie głównie, które są na redukcji. Bo jak jesteście na masie, to oczywiście ma to też wpływ, ale nie aż tak duży. A na redukcji dlaczego dwa razy w tygodniu? Dlatego dwa razy w tygodniu, że Wasze mięśnie, jak jesteście na redukcji, wchodzą w stan, tak w ogóle Wasze ciało wchodzi w stan tak zwanego przetrwania, survival, tak? Czyli co to świadczy? O czym to świadczy? To świadczy o tym, że on robi wszystko, żeby przeżyć. Tak? No proste. Czyli jeżeli nie używacie Waszych mięśni, to te mięśnie nie są Wam tak bardzo potrzebne, czyli można z nich rezygnować. Ale jeżeli używacie ich częściej, no to organizm nie ma innego wyjścia, tylko musi je zachować, żeby wykonywać pracę, którą musi wykonać. Tak? Mam nadzieję, że jest to w miarę logiczne. I dlatego ja właśnie uważam, że trenowanie dwa razy w tygodniu jednej partii jest lepsze, ale dla osób, które właśnie trzymają wszystko na 100%. I jeżeli jesteście osobami, które trzymają wszystko na 100%, ale na przykład mają jeszcze ciężką pracę fizyczną, czy na przykład nie dosypiacie, bo nie wiem, macie problemy ze snem, to postarajcie się ten problem ze snem wyeliminować i zobaczycie, że nagle się okaże, że możecie trenować częściej. Ja też kiedyś trenowałem raz w tygodniu, bo cały czas miałem zakodowane, że regeneracja, bo przetrenowanie. Tylko że w pewnym momencie, kiedy zauważyłem, że trzymam wszystko totalnie na 100%, to ja tak naprawdę po 2-3 dniach już byłem naprawdę zregenerowany w danej partii mięśniowej i naprawdę kolejne 2-3 dni, aż mnie tak grywało do tego, żeby pójść na ten trening i zrobić te plecy, załóżmy, bo już czułem, że one są ok. I to też jest właśnie kwestia bardzo indywidualna. Jedni mogą tak robić, inni nie mogą. I jest to też kwestia wytrenowania waszego organizmu. Nie chodzi mi o wielkość mięśni, tylko po prostu o przyzwyczajenie organizmu do wysiłku fizycznego, bo jeżeli wy będziecie cały czas w rytmie trenowania i trenujecie, to nie ma wała, żeby wasze mięśnie się nie przyzwyczaiły do tego, że jest wysiłek. Dlatego ja też często mam taką sytuację, na przykład na siłowni, czasami przyjdzie ktoś, kto przychodzi pierwszy raz i on, widzę, próbuje robić to samo co ja. Ja podchodzę do takiej osoby i mówię, słuchaj stary, nie rób tego, bo jutro nie wstaniesz. Bo sam wiem jak to jest. Jeżeli nie jesteście w rytmie treningowym, jeżeli nie jesteście przyzwyczajeni do danego rodzaju wysiłku fizycznego, to nie możecie zrobić wszystkiego tak na hop hura. A jeszcze wracając do tematu przetrenowania, oczywiście, że ono istnieje, ja jego kiedyś doświadczyłem i objawiło się to tym, że jak poszedłem na trening w poniedziałek, to nie miałem siły chodzić na trening aż do piątku. Więc wiem, co to znaczy przetrenowanie i wiem, że teraz nie jestem przetrenowany i naprawdę, jeżeli trzymacie wszystko na 100%,
to nie ma czegoś takiego jak przetrenowanie. A jeszcze jedna kwestia, nie wiem czy znacie pana Leya Nortona, jednego z największych specjalistów obecnych chyba, jeżeli chodzi o kulturystykę, odżywianie się, powerlifting i ogólnie wszystko co jest z tym związane i ze strony naukowej. On bardzo często właśnie podkreśla, że periodyzacja jest najlepszym rodzajem treningu i również podkreśla o tym, podkreśla fakt, że planowe przetrenowanie może przynieść bardzo dużo korzyści, ale o tym może w jakichś kolejnych filmach, nie wiem. W każdym bądź razie znowu się rozgadałem, ale reasumując, przetrenowanie istnieje, ale tylko wtedy, jeżeli nie robicie wszystkiego na 100% i jeżeli na przykład macie bardzo ciężką pracę fizyczną, to wtedy może was dopaść przetrenowanie. Ale jeżeli macie odpowiednią regenerację, odpowiednią dietę i odpowiednio do tego dobrany trening, to możecie robić każdą partię 2 razy w tygodniu, a nawet 3 razy w tygodniu. Bo jeżeli robicie na przykład full body workout, poniedziałek, środa, piątek, to co to jest? To jest trenowanie każdej partii co drugi dzień, czyli 3 razy w tygodniu i też ludzie robią na tym rewelacyjne rezultaty. Więc wszystko musi być dopasowane. Jedyna różnica jest taka, że jeżeli robicie raz w tygodniu, to ten mięsień katujecie na takiego maksa, że po prostu logiczne jest, że on jest totalnie rozwalony. Na full body workout robicie na przykład, nie wiem, jedno, dwa ćwiczenia i to głównie też wielostawowe, więc te mięśnie wszystkie pracują, ale nie aż tak intensywnie. A jak ja na przykład trenuję 2 razy w tygodniu teraz, to ten mięsień jest dobity, ale on mniej więcej po 2 dniach już jest tak, że nie czuję żadnych zakwasów, nie ma czegoś takiego jak zakwasy. Nie czuję żadnych bóli mięśniowych i to jest mniej więcej po 48 godzinach, a po 72 już jest jak nówka sztuka. Ja to czuję po prostu, tak? Więc to by było na tyle jak na ten film. Piszcie w komentarzach. Oczywiście to jest moja opinia, możecie się ze mną zgadzać. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o mojej opinii, jaką wy macie opinię na ten temat. Lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I do zobaczenia w kolejnych filmach. I jeszcze tylko nadmienię, że ja tutaj nie hejtuję Pawła Groma, bo wiem, że wielu z was często popada ze skrajności w skrajność. Ja go nie hejtuję i ten film nie powstał po to, żeby, nie wiem, właśnie jemu nawrzucać, bo ja go bardzo szanuję. Tylko chodziło mi bardziej o to, żeby wytłumaczyć wam pewne kwestie, bo Paweł też tam poruszał, że jeżeli będziecie trenowali jedną partię codziennie tą samą partię, no to zobaczymy, czy się nie przetrenujecie. Oczywiście się przetrenujecie, tylko teraz, żeby część z was znowu nie upadła ze skrajności, że aha, jest przetrenowanie, to nie mogę ćwiczyć 2 razy w tygodniu, bo się przetrenuję. Nie! Tak jak powiedziałem wcześniej, muszą być spełnione pewne faktory i wtedy nie ma czegoś takiego jak przetrenowanie. Ale też musi być odpowiedni trening dobrany do tego, aby tego przetrenowania nie było. I to jest wszystko. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdro.